Pani? No. Nie. Nawet gdyby je pani miała, nie myliłyby się pani. Gdyby ich było 19, to nie wiadomo. A inne, jak się nazywają? Inne? To Piotruś i Kokotka. Ciągle się całują. Obok to Uparciuch. Muszka, tutaj Herbatniczek. A dalej, ten ważniak to Janio. Tego z piórkiem w dziobie nazwałem złodziej, bo zabiera wszystkie piórka. A ta mała spryciola to Margarytka. Jak ja? Naprawdę? Też jestem Marguerite, ale pisane przez dwa T. Mój biedny tata, kiedy zgłaszał mnie w merostwie, nie umiał dobrze pisać. A później mama wolała, żeby tak zostało. Spodobało jej się. Przyszłam na świat z miłości, jak wszyscy. Nie jak wszyscy. Niektórzy się urodzili przez nieuwagę. Muszę już iść. Może do zobaczenia innym razem. Dziękuję. A panu jak? Charles. Germain Charles. A więc, panie Charles, miło mi było pana poznać. I dziękuję, że przedstawił mi pan swą liczną rodzinę. Radzę pilnować torebki, jeśli jakiś łobuz ją zwinie. Niewiele w niej mam. Nie jest napisane. Cześć, Germain. Są moje urodziny, napij się. Niezłe musujące. To szampan Blanc de Blanc. Ile masz lat? Nie powiem, to super tajne. Cześć, Józef. Wyglądasz na więcej. Wypraszam sobie, spadaj. Moje nowe buty. Panie Landremont, kieliszeczek? Alkoholu? Nigdy. Wody. Król, który stracił głowę na 5 liter. Spaghetti pomodoro. Widzieliście tę laskę? Nie widzę. Pielęgniarka z przychodni. Zabujałem się i nie wiem. Capet. Ludwik Capet. Ludwik XVI, stracony w 1793 roku. Która to? Dwie głowizny i danie dnia. Skończyło się. Pomodoro? Dla młodej damy pod oknem. Ja jej podam. Jesteś zero. Nie chcę ci więcej widzieć. Łajdak pierwszej wody. Przygotuję ci teren. Al dente dla pani? Daj mi coś powiedzieć. I tak nie słyszę. Przestań nadawać. A do picia? Kieliszek czerwonego. Już cię nie słucham. Przepraszam. Czy pani Marie-Christine? Stefani. Świetnie. Rzuca faceta. Francine, kieliszek Cote d'Iron. Zaniesiesz. Na imię ma Stefani. Ty to masz łeb. Teraz? Przecież nie jutro. Wszystko na mój rachunek. A kiedy zapłacisz? Nie powiem, to super tajne. Jasne. Józef? Co? Chodź tu. Skończyłeś podrywy? Podkręcam nastrój. Jasne. Zanieś to. Kochasz mnie? Daj buzi. Nie teraz. Oprowadzający Maupassanta na 5 liter. Oprowadzający. Guide. Przewodnik. Od Guy de Maupassant. Nie wpadł buź na to. Guy de Maupassant. Jak to nie? Guy de Maupassanta to jak Guy de Michelina. No nie. Guy de Maupassanta? Dobre. Guy de Maupassanta jak Guy de Michelina? Ale ciołek. Bo co? Nic. No, mordę. Nie popisuj się, tym mechaniku z maturą. No co, Chaz? Nie umiemy odpowiedzieć? Pan Chaz nie wie jeszcze raz. Sęk w tym, że Chaz jest nielotny jak głaz. I to nie jeden głaz. Czyż nie, Chaz? Masz pocztę. Masz pocztę. Zostawiam. Jesteś okropna. Ty gamoniu. Zaraz wytrę. Ja to zrobię. Odsuń się. Ciągle jakieś wybryki, to od urodzenia.
Musieliby wyciągać kleszczami. 10 godzin zdychałam, taki był duży. 10 funtów. Wie pani, ile to jest? 5 kilo. Tyle co siatka kartofli. Paczka ryżu. Butelka oleju. Margaryna. Potem wyrasta takie coś. Je, kosztuje i brudzi. Tyle mam z tego zadowolenia. To. O człowieku mówić to. Nawet o psie bym tak nie powiedział. Gdybym miał psa, nazywałbym go chociaż psem. To. To ja. Wiem. Ludzie powinni dwa razy pomyśleć, nim zrobią dziecko. To nie kundel, którego porzucą przy drodze. Co tam mamroczysz? Mamroczę. Myślę, że... nudne to. Co myślisz? Że są rodziny, gdzie z czułością targają się włosy i mówią: wykapany ojciec. A ja jestem najwyżej wykapaną parą jaj. Nie mów tak o ojcu. Mówię, jak mówię. Mam niewyparzoną gębę, a ordynarne słowa wszystko plamią. Nie znam innych i nie mogę mówić inaczej. On nie istnieje, ja też nie. Nie miałem z kogo brać przykładu. Sam wszystko poznawałem. Nie pleć. Całe szczęście, że istniejesz. To fart, że cię mam. Czemu fart? Bo cię kocham, kurczaczku. Dobrze mi, jak jestem w tobie. Tam mi jest najlepiej. Miękko, ciepło. Jak w jedwabiu albo w puchu. Znasz przewodnik Maupassanta? Germain? Co? Kto to? Julien. Chodź mi pomóc. Landremont płacze, krzyczy. Chce się zabić. Cholera. Idę. To go napada od czasu do czasu. Potem żona mu umarła. Kiedy? 3 lata temu na raka. A, nie chce. Woła pomocy, ale nie chce otworzyć. Jest ktoś u ciebie? Anet. Przepraszam. Mam was dość. Wkurzacie mnie wszyscy. Popił się, ale nie wody. Otwórz. Landremont? No niech was szlak trafi. Otwórz do cholery. Lejąc jej nie odzyskasz. Umarła i tyle. Nie mów tak. Bo co? Już nie mogę. Możesz, będzie dobrze. Otwórz. Mamy stłuc szybę? Chyba nie chcesz. Daj to. Nie wygłupiaj się. Idę się odlać, chłopaki. No właśnie, idź. Odlewa się. Znów zaczął swoje. Przepraszam. No nie. Ty znowu? Dosyć tego. Znowu, bo ciągle ścieracie. Pomnik to własność publiczna. Moje nazwisko przeszkadza? To dla tych, co zginęli. Więc trzeba zginąć, by na tym być? W dodatku na wojnie. Po jaką cholerę to robisz? Żeby was wkurzyć. Dzień dobry, panie Szaz. Liczba się zgadza? Są wszystkie. Lubi pan czytać? Próbowałem, ale nic z tego nie wyszło. Mendek, daj jej spokój. Jak pan powiada? Mendek. Nie rozumiem. Mendek. Od Mendy. Chodzi o wesz łonową? U nas tak mówią na smarkacza, który się uczepi jak wesz i nudzi. Jest denerwujący. Mendek był uciążliwy jak menda. Właśnie. Zrozumiała pani, co? Zrozumiałam pana. No właśnie. Mój kumpel Jojo Zekuk nazwał swoją papugę De Gaulle, bo ciągle powtarza: zrozumiałem was. Pana przyjaciel jest kucharzem?
Zna go pani? Nie mam tego zaszczytu. A skąd pani wie, że kucharz? Powiedział pan Jojo the cook. The cook po angielsku to kucharz. The cook. No jasne. Dlatego masaż z placu Bluma nazywa się pasztet, a stolarz decha. Jojo kucharz, tyle że po angielsku. Oczywiście. Ciekawe, czy o tym wie. Dobrze, że mając takie nazwisko, zostałeś kucharzem. Co ty wygadujesz? Pomóż mi. Gdzie położyć? Po środku. Wieczorem mamy wesele. Landremont? Jojo dobrze zrobił, że został kucharzem, skoro nazywa się The Cook. Co takiego? Nie rozumiesz? The Cook znaczy kucharz po angielsku. Nie wpadłeś na to? O, w mordę. Straszny ciołek. Ja się nazywam Pelletier. Joël Pelletier. Pracowałem w Anglii i The Cook to przezwisko. Dobra, już wystarczy. Ciebie moglibyśmy nazywać The Głup. Nie chcesz się odlać? Dość. Nie jest głupszy od was. I jest najmilszy. Czego ci nalać? Białego. Pożyczysz mi furgonetkę? Jadę na targ w środę. Jak zwykle. Cześć, Germain. Cześć, Jos. Aleś się naperfumował. Masz randkę? Ze mną. Jest Stephanie. Cześć. To jest Julien. Świetny facet. Prawda? Według niego jesteś śliczna, nawet bardzo. Przestań. Jest nieśmiały i się wstydzi. Radziłbym się z nim umówić, bo stoi do niego kolejka. Pojedź z Jojo po pomidory ze swojego ogrodu. Skończyły się. Pomidorów mamy tonę. Wyszły wszystkie. To pilne. Jasne. Germain, idziemy. Cześć, Stephanie. Dziwny ten zapach perfum. Popatrz tylko. Nie krępuj się, rwij. Jak jej daję, rzucam je w twarz. Woli kraść. Nieładnie tak. Siejesz na mojej ziemi, wolno mi. Mówiłem, że za dużo palisz. To nie mów. Zamknij się. Nie mógłbym mieć takiej matki. Nie wybierałem. Ani ona. Już rozumiem, czemu się wyniosłeś. Ale czemu nie postawiłeś przyczepy dalej? Nawet na końcu świata byłoby to samo. Odległość jest w głowie. W sumie to... symboliczne. Właśnie. Zresztą mam tu warzywnik. Zobacz. Sam wszystko wyhodowałem. Te kapustki, endywia, pory. Ja zbudowałem też szklarnię. Chcesz pomidory? To masz tu do wyboru. Bawole serce, czarny krym. A tutaj... jakie to są? Marmont. Zapraszam, panie, kupujcie moje piękne pomidory, pory, rzepę. Piękna sałata rzymska, główki fryzowanej, jak ta młoda dama. Miły pan. Co podać? Cztery pory. Proszę. Lubi pani grube? Są melony? Już nie. Klokloma. A do melona jest świetne wino. U pana Seguin. Same grube? W sumie 2,20. Ma pani 20 centów? Byłoby akurat. Dzięki, piękna fryzowana dama. W piątek weźmiemy więcej melonów. W piątek mam badanie krwi. Znowu? To wampir, ta pielęgniarka. Jak ci z nią idzie? Odpowiada wymijająco. To już coś. Zapraszam panią blondyneczkę. Tu jest zajęte. Że co? Zajęte. Jak to? Co za tupet. Dzień dobry, panie Chaz. Germain, jeśli pani woli. Naprawdę? Jasne. Tylko jeśli pan będzie mi mówił Marguerite. Skoro pani zależy, nie widzę przeszkód. Zależy mi bardzo. No to zgoda. Spóźniłam się, bo bratanek z żoną przyjechali z Belgii. Nic tego, nic owego, w sprawie jakichś pieniędzy. Tłumaczę się, jakbyśmy mieli randkę. Randkę z zakochanych? Pańska kanapka wygląda pysznie. Może kawałek? Dziękuję, jadłam obiad.
Dziwny to widok o tej porze. Mężczyzna w parku. Nie ma pan pracy? Mam kilka, jeśli chcę. A teraz robię sobie przerwę. Myślałam o panu wczoraj. O mnie? O panu i o naszych gołębiach. Wie pan, jak to jest przy układaniu książek. Zawsze jakąś kartkujemy. I właśnie przypadkiem trafiłam na zdanie. Oczywiście nie pamiętam, ale znajdę. Jak można sobie wyobrazić miasto bez gołębi, bez drzew, bez ogrodów, gdzie nie ma ani trzepotu skrzydeł, ani szelestu liści? Miejsce nijakie, mówiąc najpełniej. Zmiany pór roku wyczytuje się tylko na niebie. Wiosna objawia się tylko właściwością powietrza lub koszykami kwiatów, które mali sprzedawcy przywożą z przedmieść. Tę wiosnę sprzedaje się na bazarach. Podoba się panu? Tak. A mogłaby pani jeszcze raz od początku? Prosiłbym nie za szybko. Oczywiście, przepraszam. Jak można sobie wyobrazić miasto bez gołębi, bez drzew, bez ogrodów? Niemożliwe, żeby takie istniało. Ale książka fajna. Jak się nazywa? Dżuma. Alberta Camusa. Mój dziadek też był Albert. Pożyczę panu. Nie, ja dużo nie czytam. 500 nas wyszło, lecz siła dołączyło i wnet ze 3000 do porta przybyło. Do porta przybyło. Brawo. Nawet kiedy czyta na głos, pan Chasse robi błędy. Czy czytać inne fragmenty? Nie przeszkadza mi to. Świetnie, lubię czytać na głos. Ale gdyby ludzie widzieli mnie na ławce mamroczącą do siebie, widzieliby mnie za starą wariatkę. Właśnie. Inaczej mówiąc, dziwaczkę, prawda? Śpieszy się pan? Nie, może być. Otworzymy więc na chybił trafi? Opuszczę pierwsze strony, żeby od razu przejść do akcji. To się dzieje w Oranie, w Algierii. Wiem. A więc pan czytał? Nie, ale wiem, że Oran jest w Algierii. Rodzice mojego kumpla Józefa są z Oranu. Rozumiem. Począwszy od 18, fabryki i magazyny wypluwały setki szczurzych trupów. Niekiedy musiano dobijać zwierzęta, których agonia trwała za długo. Wszędzie, gdzie gromadzili się nasi współobywatele, czekały na nich szczury. Stosami w kubłach na śmieci lub długimi rzędami w rynsztokach. Śpi pan? Nie, wyobrażam sobie. Proszę dalej. W następnych dniach sytuacja się pogorszyła. Liczba zbieranych gryzoni rosła i każdego ranka plon był obfitszy. Czwartego dnia szczury zaczęły wychodzić, aby zdychać gromadnie. Z komórek, piwnic, kanałów ściekowych spinały się chwiejnie długimi szeregami, by zatoczyć się w świetle, obrócić na wznak i skonać blisko ludzi. Ładnie napisane, prawda? Od początku złapało mnie za uszy, tak jak się łapie króliki. Wzdęte, śmierdzące szczury, tłoczące się z piskiem dookoła. Jakbym je widział. Jedyne zwierzęta, od których chce mi się żygać. Nic pan nie czytał Camusa? Obcego albo upadku? Nie przypominam sobie. Czytamy dalej? Dobrze, ale innym razem. Przyniosłem ci owoce. Wytarłeś nogi przed wejściem? Ile wypaliłaś od rana? 350 i gówno. Zakleiłaś twarz wujka? Bo wredna. To nasza rodzina. Palanci. Nie wzięłaś listów. Czek z emeryturą. Chciałeś ukraść. Dawaj. Coś ty narobił. Cholerny głupek. Proszę sobie usiąść. Zobaczmy, w czym będzie pani ładnie. Niebieski, nie?
Pani hiszpańskiej urody tancerki flamenco? Lubi pani tańczyć? Uwielbiam. Ślicznie pani w nich. Niezwykłem prawić komplementów. I tak nie stać mnie na nie. Odpłaci mi pani temperamentem. Pan da spokój. A co z opłatą? Jaką? Postojowe, za przyczepę. Dogadamy się. I mogę czasem coś ugotować, panie Gardini. Jean-Michel. Czego tu szukasz? Przynieś zakupy ze sklepu, zamiast gapić się jak ciele. Męczący smarkacz. Idziesz, czy ci przylać? Słuchając okrzyków radości dochodzących z miasta, Rieu pamiętał, że ta radość zawsze jest zagrożona. Wiedział to, czego nie wiedział radosny tłum, a co można wyczytać w książkach. Że może nadejść dzień, gdy na nieszczęście, jako nauczkę dla ludzi, dżuma zbudzi swe szczury i pośle je, by umierały w szczęśliwym mieście. To tyle. Koniec? Tak. Przeczytaliśmy dżumę w 10 dni, bez kilku fragmentów. To pani przeczytała. Myli się pan, Germain. Jest pan doskonałym czytelnikiem. Czytać, również słuchać. Słuchać? Weźmy dzieci. Chcąc je nauczyć czytać, czytamy im na głos. Jak dobrze czytamy, a one słuchają, to chcą więcej. I później nie mogą się bez tego obyć. Są na głodzie jak narkomani. Nigdy nie brałem narkotyków, ale książek też nie. Dam ją panu. Nie, w prezencie. Nalegam. Jesteśmy na ziemi tylko przechodniami. Podaję dalej książkę. Zaznaczyłam ołówkiem fragmenty, które wybraliśmy i czytaliśmy. Dziękuję. Nie powiem, nie ma za co, bo to nie jest byle co. Chętnie zaznajomię pana z moimi ulubionymi lekturami. Chciałby pan? Pewnie nie jednego pani uwiodła tymi słodkimi oczętami i tym... Chciałby pan? Co? Do zobaczenia, Germain. Do widzenia, Marguerite. Dżuma. Kwietnia. Potężne trzęsienie ziemi dotknęło południa kraju. Runęły budynki. Pod gruzami zginęły 32 osoby. Są setki rannych. Szlak. Niektórzy tu mają pecha. Jak nie bomba z góry, to ziemia spod nóg. A czasem jeszcze cholera. Albo dżuma, jak w książce Camusa. Ty czytałeś Camusa? Tylko dżumę, upadek i obcego. Od kiedy cię interesują książki? Co jest Francine? Józef odszedł. Dokąd? Raczej z kim? Ze Stefanie, tą pielęgniarką. Nie wiedziałem. Myślałem, nikt się nie zorientował. Nie patrz tak na mnie. Widulka. Smucimy się czy gramy? Nie płacz, kochana. Zobaczysz, że galopem wróci. Ile masz lat, Francine? 50. Ile? Mam 50 lat. To jednak. Co jednak? Jednak spora różnica. On wie, że najlepsza jest potrawka ze starego garnka. Ty jak coś powiesz, brawo. Próbuję ją pocieszyć. Nie on jeden na świecie. To jak z simką doktora Hollisona. Znasz go, przychodził tu. Już nie chcieli jej ubezpieczyć, a znalazł kupca. Nie wierzysz? To z czytania masz takie natchnienie? Idę, muszę coś załatwić. I poczytać. Nie musisz za szybko wracać. Co za ciołek. Te głupki się ze mnie nabijają. Ty nie, z tobą mogę pogadać.
Czytanie nie jest łatwe. Czytasz jedno słowo, rozumiesz. Potem drugie, trzecie. Dalej śledzisz palcem, ósme, jedenaste, dwunaste, aż do kropki. I co z tego? Sęk w tym, żeby je zebrać do kupy. Nie da się, zbieranina. Jakbyś wrzucił garść śrub z nakrętkami do pudełka. Kapujesz? Ludziom, którzy umieją, jest łatwo. Na przykład Marguerite. Gdybyś widział tę staruszeczkę. 40 kilo. Pamięta jak kwiat maku. Ale w głowie tysiące półek. A na nich książki i książki. I wszystkie rozumie. Cześć. Piękne te twoje warzywa. Powinieneś był zostać ogrodnikiem. Chciałem być witrażystą. Witrażysta. Nie ma takiego słowa. Jest. Przylać ci? Nie denerwuj się, Jacqueline. Skąd ten pomysł? Z kościoła. Duży witraż jest taki piękny. Załatwię mu pracę w hucie szkła. Znam księgowego. Chcę robić witraży, nie naczynia. Witraże. To nie zawód. Źle ci? Nie tykaj mojego dzieciaka. Zamknij się. Nie będę jadł świństwa. Jak śmiesz? Przeproś natychmiast. Że co? Przeprosić? Masz. Poprawić? Idziesz przerzucić gnój? Wyrzucam gnój z domu. Wynoś się. Zasłaniasz mi obraz. Zabieraj zabawki i wynocha. Natychmiast. Ty szurnięta z dziro. Zjeżdżaj. Liczę do trzech. Jak wyjdę, już mnie nie zobaczysz. Przestań. Przepraszam. Szajbuska. Zdzira skończona. Pożałujesz tego. Ja ci jeszcze pokażę. Nie daruję. Jeszcze zobaczysz. Dzień dobry, Jacqui. Cześć, mały. Pan Mer, co pana sprowadza? Nie odbierasz telefonu. Wyłączony. Dzwoni niejaki Gardini. Podobno przetrzymuje się go przyczepę. Chcę ją odzyskać. Niech przyjdzie, miło go przyjmę. Podobno tu mieszka. Mieszkał. Czym się zajmuje ten człowiek? Bije mojego dzieciaka. I mnie. Złożysz doniesienie? Sama załatwiam swoje sprawy. Nie groziłaś mu, prawda? Ja? Skądże? Więc po sprawie. Do widzenia. Do widzenia, panie merze. A nie pożyczyłabyś mi wideo? Nie mam takich rzeczy. Od jak dawna się znamy? Kawał czasu. Nie rób głupstw, dobrze? A nawóz? To znaczy? Pytam o nawóz. Tam. Może pani pakować wywrotki nawozu, a zła gleba pozostanie zła. Zbierze pani góra 5 tycich kartofli. A jeśli ziemia jest czarna, tłusta i grudy kleją się do rąk, to taka ziemia da z siebie wszystko, bez nawozu. Co się stało? Jest pan wspaniałym człowiekiem. Dzięki za te cuda, ale nie uniosę tego. Potrzebna taczka. Ja zaniosę. Gdzie pani mieszka? W domu emeryta pod Topolami, u wyjazdu z miasteczka. Tam mieszkała znajoma matki. Całymi dniami grała w skrable, gryząc litery. Któregoś dnia połknęła ze i umarła. Proszę mi wybaczyć, Germain. To bardzo smutne. Żal mi jej. Nieszczęśliwy wypadek. Co do mnie? Dobrze mi w tym domu. Miła atmosfera, troskliwy personel. Bo wie pan, starość jest uciążliwa, zwłaszcza dla innych. Ale ma jedną zaletę. Jeśli się nudzimy, to wiemy chociaż, że już niedługo. Chodzi mi po głowie zdanie z powieści, którą zaczęliśmy czytać. To o wyciu jak pies na grobie matki. Jest pan pewny, że tak brzmi? Pewny.
Rzeczywiście, miał pan rację. Zawsze wracamy na grób matki, by wyć nad nim jako opuszczony pies. Właśnie. Zaimponował mi pan. Ma pan doskonałą pamięć słuchową. Nie, pamiętam tylko to, co usłyszę. A ja? Chciałbym posłuchać. Przepraszam, zmieszana jestem. Proszę mi wybaczyć. Niedobrze być tak bardzo kochanym wcześnie, za młodu. Nabiera się złego przyzwyczajenia. Wypatrujemy, mamy nadzieję, czekamy. Miłość macierzyńska jest obietnicą, którą życie nam daje o poranku i której nie dotrzymuje nigdy. To przecież jest tytuł. Obietnica poranka. Bo na początku życie daje nam obietnice, których nie dotrzymuje. Tak właśnie. Jest miłość macierzyńska, a później... Później, za każdym razem, gdy bierze nas w ramiona kobieta i przyciska do serca, są to już tylko kondolencje. Zawsze wracamy na grób matki, by wyć nad nim jak opuszczony pies. Otóż to. Nigdy już, nigdy. Choć zachwycające ramiona obejmują nas za szyję i słodkie usta szepcą o miłości. To znaczy, tak uważał Romain Gary, który uwielbiał swoją matkę. To nie jest zmyślona historia? Opowieść o jego życiu. A gdyby było na odwrót? Na odwrót? Gdyby matka go nie kochała, co by było? Nie wiem. Jeśli ktoś otrzymał za mało miłości w dzieciństwie, to jeszcze wszystko przed nim. Nie sądzi pan? Nie wiem. Nie mam pojęcia. Pańska matka jeszcze żyje? O tak. Jaka była dla pana w dzieciństwie? Guzik ją obchodziłem. A teraz? Też jej nie obchodzę. Jakbym dla niej był niczym. Dla mnie jest nikim. Straszne rzeczy pan mówi. Nie ma nic gorszego niż obojętność matki. Zdaniem Żożo, ona nie ma instynktu. Nigdy go nie miała. Jestem błędem. Wpadką ze święta 14 lipca. Numerkiem. Jak ci na imię? Jacqueline. Pory, załatwię was. Co cię napadło? Co ty wyprawiasz? Wracaj do swojej budy. Co robisz moim porom? Nic nie robię. Zaczyna mnie niepokoić. Dziś wyrywała pory i rzucała nimi we mnie. A ostatnio chciała pomalować kota. Zależy na jaki kolor. Zmieniłaś fryzurę? Ładnie. Nie zmieniłam. Oddaj ją do domu emeryta. Kogo? No syn, twoją matkę. Nie zechcę. Siłą. To spróbuj, dostaniesz widłami w bebechy. Wolę nie. Matkę ma się tylko jedną. Na szczęście. Nie jest zła. Odbija jej trochę. Jak ryba psuje się od głowy. Trochę szacunku dla mojej matki. Żartuję. To dobrze. Jako myślę, że w jej wieku będę wciąż znosiła takich głupów. Piękne dzięki, Francine. Fajnie, jak czekasz na mnie na pętli. Lubisz zapiekankę z mielonego? Chyba wiesz, że lubię wszystko, co robisz. Mój kurczaczek. Uważaj. Zostaniesz na noc u mnie? Czemu nie? Więc dziś mi zrobisz dzidziusia? Mogę nawet kilka. Pytam serio. Po co mu taki ojciec? Bez zawodu. Nawet zdania nie sklecę. Jestem zero. Co ja mogę dać dziecku? Miłość. Jak tam, Francine? A jak ci się zdaje? Płacze. Stefanie jest młoda, ale upierdliwa. Francine też, ale przy niej czuję się pewniej.
Co byś zrobił na moim miejscu? Nie wiem. Mam swoje i nie lekko mi. Tak czy siak, zawsze wracamy na grób matki, aby wyć nad nim jak opuszczony pies. Najprawdziwsza prawda. Była pani pograć w golfa? Nie. Mam coś dla pana. Dla mnie? Chwileczka. Co to? Niech pan rozpakuje. Słonik? Trochę sfatygowany. Wiele mi służył. Już się nie przyda. Wie pani wszystko. Wcale nie. Ale lata podróży mam już za sobą. A ze słownikiem podróżujemy od jednego słowa do drugiego. Gubimy się w labiryncie. Zatrzymujemy się, marzymy. Sprawi to pan frajdę? Wielką. Mylę się, czy nie czytaliśmy nic od czasu obietnicy poranka? Zgadza się. A co by pan chciał? Nie wiem, może powieść przygodową? Kryminał? Czy ja wiem? O Indianach w Amazonii. A dlaczego? Jak byłem mały, miałem komiks. Pokazywał, jak żyli. Dobrze im tam. Chodzą sobie prawie nago. Tylko z futerałem na przyrodzeniu. Właśnie. Obijają się, grają na fujarce, popijają, palą grube skręty. Całe dnie gapią się na kobitki z gołymi piersiami i piórkiem na... Chyba mam coś takiego w swojej bibliotece. Powieść. Tylko, że musiałby pan po nią do mnie przyjść. Powiedzmy, że do mnie. Nie chciałbym przeszkadzać. Nie ma obaw. Proponuję we wtorek, na herbatę. Na herbatę? Niech będzie herbata. Żeby znaleźć słowo, trzeba umieć je napisać. Nie, Jeremy? Zobaczmy, labirynt. L-A. Labirynt. L-A-B-B-I-N. Jedno R czy dwa? Jak myślisz? Jak ty to piszesz? Wcale tego nie ma. Zobaczmy sobie imiona osób. Marguerite. Przez jedno T. Nazwa kwiatów. Nie wysilili się. Dzięki za informację. Słyszałeś? Annette. Wcale tak się nie pisze. To znaczy koper. A zobaczmy Germain. Gdzie ten Germain? G-E-R. Jest. Jeden. Bliski krewny. I tak dalej. Dwa. Mieszkaniec Germanii. Germanie. Burgundowie. Frankowie. Goci. Longobardowie. Sasi. Teutoni. Wandalowie. Tak, mój drogi. Nie jesteśmy sami. Mój mały Jeremy. Zobaczmy jeszcze pomidor i idziemy spać. Pomidor. Siankowate. Pomidory, patrz, oliwet. Mają tylko odmianę oliwet? A Marmont? A Saint-Pierre? Belsar? Mogę wyliczać bez końca. To nie sezon? Zobaczmy teraz siankowate. Rodzina roślin Dicoldy. A nie, to szlak. Nie do wiary. Masz rację. To po chińsku, nie dla nas. Kupy słów brakuje, a niektórych jest za dużo. Nam się to nie przyda. Oddam jej. Przyniosłam ci pranie. To do wieczora. Co mówisz? O co chodzi? Moje koszule. Cholerna pogoda. Abolimy takie podatki.
Deszcz pada równo dla wszystkich. Dla kogo te kwiaty? Nie dla ciebie. Zobaczmy. 4, 5, 6. Ale się ustawię. Koszula Tutti Frutti? Odczep się. Widzieliście salę w ratuszu? Cała w graffiti. Dupi jedna. Kto? Szczeniaki jak zwykle. Ledwo ją odnowiliśmy. Co ty pijesz? Truskawkowe Diabolo. Vandale. Teutoni, Lombardowie. Raczej Łobuzy. Nie, to tak jakbyś mówił Frankowie, Goci. I kto jeszcze? Nie wiem, Sasi, Teutoni. Vandale. Robisz się upierdliwy. Skąd to wiesz? Przecież cię nie oświeciło. Dosłownie? Nie rusz, bo zabiję. Odbiło ci? Dosyć. Nie chcę tu ciągłych drag. Cześć, Józef. Cześć, Germain. Nie popisałeś się już. Nie prosiłam o namoczone bułki. Idź je wysuszyć i wytrzyj się. On wrócił? Przecież to nie sobowtór. I stąd ta fryzura. A nie mówiłem, że w starych garnkach... Na łeb upadłeś? Idź do masażystki. Mówiłem, Francine, nie mów już nic. Odezwać się nie wolno? Gajna. Pod topolami. Dzień dobry, pani. Ja do Marguerite. A nazwisko? Jest kilka. Przez dwa te. Pani van de Velde. Umówiony pan? Na herbatę. Pierwsze piętro w głębi. Dziękuję bardzo. Nie ma za co. Germain. Z mojego ogrodu. Kwiaty. W dodatku pańskie. Proszę. Spaceruje pan ze słownikiem? Oddaję. Na nic mi się nie przyda. Na nic? Jak nie umiem napisać na przykład labirynt, to nie znajduję. A jak znajduję, to się nie zgadzam. Na przykład w mojej dziedzinie z odmian pomidorów jest tylko jedna, oliwet. Inne nie rosną w pani słowniku. Tu się z panem zgodzę. Rzeczywiście są braki. Szukałam i wciąż szukam słowa mędek i nie ma. Sama pani widzi. Przepraszam, nie pozwoliłam panu usiąść. Nie tu. Tam. Dla mnie już za późno. Nie ma sensu ścinać drzew w Amazonii, żeby produkować słowniki dla tempaków takich jak ja. To tak jakby dać okulary krótkowidzowi. Nagle dostrzega wszystkie felery. Widzi za dużo, widzi siebie. Próbowałem się od pani nauczyć. Ale to boli. Lepiej było przedtem, kiedy obraz był mętny. Zaparzę herbatę. Też mnie to boli, jak pan tak mówi. To pani tam? Na zdjęciu? No, no. Też była pani szczuplutka. Gdzie był ten camping? W Zairze, czy też w Kongo, jeśli pan woli. Wysłali mnie tam w ramach misji medycznej WHO. Co to jest WHO? To Światowa Organizacja Zdrowia. Proszę mi dać tacę, pomogę pani. Czyli jest pani byłą uczoną? No nie. Powiedzmy tylko naukowcem. Nalać panu? Dzięki, nie za dużo. Ładnie to u pani. Bardzo drogo kosztuje. Bratanek mi pomaga. Ale jak długo jeszcze? Jego żona jest przeciwna. To pożegnamy się? Z kim? Z Indianami z Amazonii. Znalazłam tę powieść Sepulwedy. To chilijski pisarz. Jest to historia o tubylcach w odległym kraju, oskarżonych o zabicie białego myśliwego. W rzeczywistości prawdziwym zabójcą jest majestatyczna pantera. Pozwólmy zatem naszym Indianom wrócić do dżungli. Zaraz, jak się nazywa pani książka? O starym człowieku, co czytał romanse. Podniósł się z niewyraźnym uczuciem, trzymając maczetę oburącz i czekał ostatecznej walki.
Nad nim samica gwałtownie poruszała ogonem. Jej drobne uszy drżały, wyłapując dźwięki dobiegające z lasu. Jednakże nie atakowała. Zaskoczony stary powoli sięgnął po strzelbę. Czemu nie atakujesz? Co to za gra? Odciągnął kurek i wycelował. Z tej odległości nie mógł chybić. I co dalej? Następnym razem, Germain. Jest pani zmęczona? Sądzę, że od dziś nie będę już mogła długo panu czytać. Dlaczego? Już nie najlepiej widzę. Mam zwyrodnienie plamki żółtej związane z wiekiem. Czyli szare plamy przed oczami, po środku. I te plamy będą rosły. Ciężko mi czytać. I po to lupa? Tak. Niedługo, mój drogi Germain, plamka zniknie za szarą zasłoną. Nie będę już mogła liczyć gołębi. Nie można tego zoperować? Umiera wzrok, a śmierci się nie zoperuje. I będzie mi potrzebna laska, by omijać przeszkody na ulicy. O laskę już ja się zatroszczę. Dla kogo były kwiaty? Rano myślałam, że bukiet na stole jest dla mnie. Cały dzień czekałam. Wypatrywałam cię na każdym przystanku. Po co miałbym ci dawać kwiaty? Fakt. Po co? Dla kogo były? Nie jestem Francine. Nie wykręcisz mi takiego numeru jak Józef. Kochasz ją? Jak się nazywa? Marguerite, przez 2T. Jej dałem kwiaty. I to też dam. Ma 95 lat i kocham ją. Pasuje ci? Jesteś stuknięty. Usiądź. Czemu nic mi nie powiedziałeś? Nie umiałbym. To pogmatwane. Starsza pani licząca gołębie, słownik, gdzie nazywasz się Koper, inwazja szczurów w mieście. Kto by uwierzył? Ja. Gdyby się widziała taką kruchą na szczupłych nóżkach, wygląda jak szklane zwierzątka sprzedawane w papierniczym u Żana. Jaka sarenka na wystawie. Mógłbym ją złamać od tak. A teraz to, co widzi, jest czarno-białe, a potem będzie czarne. Czy to sprawiedliwe? Oślepnie? Tak. Jak mam jej pomóc? Użyć spryskiwacza do szyb, żeby przetrzeć jej wzrok? Nie denerwuj się. Nie denerwuję się. Jak sobie poradzi taka ślepiutka jak kret? Co będzie z jej książkami? Nie może bez nich żyć. Więc jak przestanie czytać? No to ty jej czytaj. Co takiego? Skoro nie może, ty jej czytaj. Nie dam rady. Musisz spróbować. Pokaż. Jej laska. Prześliczna. Pomóc w czymś? Tak, dzień dobry. Szukam książki. Dobrze pan trafił. Zna pan tytuł, autora? Po prostu chcę jakąś książkę. Esej, literaturę faktu lub fikcję? Nie wiem, taką, co opowiada jakąś historię. Jakiego rodzaju? Krótko. Powieść? Powieść byłaby dobra, tylko niezbyt gruba i łatwa do czytania. Powieść? Niezbyt gruba, łatwa do czytania. Jak powstała owa pływająca ulica? Nie rozumiem, ale może być. Co za marynarz? Marynarze. Co za marynarze? Przy pomocy jakich architektów zbudowali ją na pełnym Atlantyku? Na powierzchni oceanu? Nad otchłanią 6000 metrów? Cholera, ale głęboko. To 6 kilometrów, wiesz? Dzięki. Głęboki ten Atlantyk.
Owa długa ulica, dachy z łupków, owe skromne sklepiki, jak niewzruszone. Wszlak oddałem słownik. Niewzruszone. To znaczy, nie dające się poruszyć. Na przykład, gdy ty się na coś nie zgadzasz, jesteś niewzruszony. Jakim sposobem to stało, nie kolebiąc się? Kolebiąc? No tak, odruchu fal. Nie kolebiąc się odruchu fal. Dziecko uważało się za jedyną dziewczynkę na świecie. Czy wiedziało jednak, że jest małą dziewczynką? Czego nie rozumiesz? Pomyślałem, że ta mała, zagubiona wśród pustki, jest jak Marguerite, porzucony wróbelek. Jak gdyby żyła, kochała i przez cały czas była na progu śmierci. Istota nieskończenie wydziedziczona. W pustym bezkresie wód. Szybciej. Jeszcze raz. Jak gdyby żyła, kochała i przez cały czas była na progu śmierci. Istota nieskończenie wydziedziczona. Głośniej. To jak podczas kochania. Co? Jest szybciej i głośniej. Przestań, Germain. Bo co? Lubię to robić, ale nie o tym mówić. Czytaj dalej. Co ty wyprawiasz? Kompletnie oszalałaś? Dawaj to. Lejesz na mnie. Odczep się. Daj mi spokój. Uprzedzam, wezwę policję. Nie opowiadaj. Wejdź. Na pomoc. Idź na górę. Jestem twoją matką. Tak, mamo. Puść mnie. To boli. Idź. Uwaga na głowę. To boli, głupku. Jestem zmęczona. Mam ciebie dość. Połóż się. Jestem zmęczona. Zrobię ci kawę. Powiem ci, kto jest twoim ojcem. Luis Mariano. Luis Mariano. Wgłębienie wokół oka robiłem lutownicą. Dlatego jest czarne. Później wygładziłem papierem ściernym. Wypolerowałem irchą i polakierowałem. Czy nie jest piękna? Nie jest brzydka, Germain. To litota. Mówi się, nie wyglądasz źle, by powiedzieć, wyglądasz świetnie. To litota. Nie jest brzydka, to znaczy jest zachwycająca. Już ją uwielbiam. Proszę nie otwierać oczu, mam niespodziankę. Co? Zamykamy oczy? Co za marynarze, przy pomocy jakich architektów zbudowali ją na pełnym Atlantyku, nad otchłanią 6000 metrów. To dziewczynka z pełnego morza. Gilles Superviela. Słucham. Owa długa ulica, dachy z łupków, owe skromne sklepiki, niewzruszone. Jakim sposobem to stało, nie kolebiąc się? Podoba się pani? Bardzo. Czytać dalej? Czytać. Proszę zamknąć oczy. Dziecko uważało, że jest jedyną dziewczynką na świecie. Czy wiedziało jednak, że jest małą dziewczynką? Save the world? Jak już uratujesz świat, przynieś kolejkę. Teraz ty. Mości panowie? Ale się odezwał. Nie zagramy już? Nie mam czasu. Nie masz już czasu dla nas? Dla przyjaciół? Co się z tobą dzieje? Prawie nie pijesz, używasz słów, których ni w ząb nie rozumiemy. Skończ z tym. Zmieniłeś się. Woleliśmy cię dawniej. W końcu przestaniesz się bzykać, biedna Anet. Racja, już się z nią nie bzykam. Teraz się kochamy. A o kilka słów nie miejcie żalu. Nie pasuje wam? To mam was w dupie. I to nie jest litota. Danie dnia.
Cholera. Zostawiła wszędzie światło. Nie mogłaś zgasić chociaż na dole? Mecenasie, jest pan czas. Zapomniałem o nim. Czekałem na pana. Witam. Moje kondolencje. Proszę usiąść. Zobaczmy to. Ponieważ nie ma innych spadkobierców, dom przypada panu. Jak również suma. Dom? Jej dom. Wynajmowała go. A potem kupiła od pana Blondot z umową dożywocia, oszczędzając każdy grosz. Brała nadgodziny w wytwórni konserw, w dzień i w nocy. I dobrze, trafiło jej się. Stary Blondot zmarł 6 lat temu. To wszystko było dla pana. Nie powiedziała panu? Miałem też przekazać panu pudełko. Przyznam, że nie otwierałem. Germain Depuy i ja, 14 lipca. To pański ojciec? To moi rodzice. Co to takiego? Ale co? Ten kawałek plastiku. Powiedziałem panu, że nie otwierałem pudełka, bo jak to zobaczyłem, twierdziła, że to kawałek pańskiej pępowiny. Wyobrażasz sobie? Ani jednego spojrzenia, ani słowa. Nigdy. Przez całe lata. Podłożyła kupę forsy tylko dla mnie. Potrafisz w to uwierzyć? Potrafię. Co ja z tym wszystkim zrobię? Poza zdjęciem. Pokaż. Patrz. Byli tacy młodzi i śliczni. Długo się kochali? Długo. Co najmniej 5 minut. Jestem w ciąży, Germain. Jestem w ciąży. Spokojnie, proszę. Uważaj. Stań. A co? Muszę powiedzieć Marguerite.
Trzymaj pudełko. Do zobaczenia wieczorem. Wyjechała. Jak to? Bratanek z żoną ją zabrał. Czemu? Nie stać ich. Kiedy? Dziś rano. Nie uprzedzili? Nas tak, ale jej nie. Nie wróci? Chyba nie. Furgonetką zabrali babcię, meble i książki. Gdzie mieszkają? Gdzie diabeł mówi dobranoc? Czyli gdzie? Na północy Belgii, prawie w Holandii. Mam adres i telefon. Nie zostawiła listu? Tę paczkę. Dziękuję. Księżniczka? Cuksik, Piotruś? Kokotka, złodziej? Puternoga? Grubciu, wróciłeś? Marguerite. Bonjour. Dzień dobry, ja do Marguerite. Nie ma jej tu. Jest pan bratankiem? Tak, nie mieszka tu. A gdzie? Pan Germain Chasse, jej znajomy. Pomagaliśmy jej tak długo, jak mogliśmy. Nie jesteśmy bogaci. Gdzie jest? Skarbie, masz adres? Zaraz panu damy. Pani van de Velde. Van de Velde. Chwila. Dobra, tam. Ładnie tak uciekać? To uprzejmy? Jakaż niespodzianka. Ma kółka to cholerstwo? Co pan robi? Nie zdaje sobie pan sprawy, że to porwanie? Bez wypełniania papierów, bez zgody rodziny i bez przepustki. Cóż za imbroglio? Imbro co? Nim to znajdę w słowniku, będziemy w domu. Co to znaczy w domu? Jak to co? U mnie. Pana kanapki zawsze wyglądają pysznie. Zje pani kawałek? Bardzo chętnie. Dziękuję. Smacznego. Niezwykła to historia o miłości i czułości. Adres 1. Nosiła imię kwiatu i pośród słów żyła, przymiotników bez liku i czasowników gąszczu. Łagodnością, nie siłą, przez pancerz się przebiła do serca mego. Są historie miłosne nie tylko o miłości. Czasem nawet nie ma kocham cię, a jednak się kocha. Niezwykła to historia. Poznałem ją na skwerze. Jak gołąbek drobna, cicha, piórek niestrosząca. Siedziała pośród słów, zwyczajnych jak ja. Książki dała mi dwie, trzy i świat mój się odmienił. Nie umieraj teraz, czekaj. Nie czas jeszcze, kwiatku mój. Daj mi siebie więcej, więcej swego życia. Zaczekaj. Są historie miłosne, nie tylko o miłości. Czasem nawet nie ma, kocham cię. A jednak się kocha.